Holenderskie gminy nie chcą ośrodków dla uchodźców Holandia, Gminy nie chcą u siebie ośrodków dla uchodźców. Holenderskie gminy, w których funkcjonują ośrodki rejestracyjne dla azylantów, zapowiedziały, że zamkną je do końca roku. Dotyczy to budel na południu kraju i terapel w północnej Holandii. Służby odpowiedzialne za politykę azylową nie znalazły jeszcze nowych lokalizacji. W 2020 rok. Centralna Agencja do Spraw Przyjmowania osób ubiegających się o azyl COA, przekonała władze budeli i Terapel do wyrażenia zgody na uruchomienie ośrodków dla maksymalnie 210 bezpiecznych imigrantów. Samorządowcy czują się jednak wprowadzeni w błąd, wynika z ustaleń telewizji RTL Nord. Kilka dni temu media informowały o tym, że ośrodek w Terapel jest tak przepełniony a nowo przybyłe osoby były zmuszone spać na krzesłach i leżakach, albowiem zabrakło dla nich łózek. W czwartkową w ośrodku doszło do zamieszek. Pobiło się kilkudziesięciu uchodźców. Musiała interweniować policja. Aresztowano pięć osób. Władze obu gmin poinformowały już Coa, że nie wyrażają zgody na zawarcie umów na funkcjonowanie ośrodków na ich terenie w przyszłym roku. Teraz czas na inne samorządy argumentowali. W Terapel, wiosce liczącej osiem tysięcy. Mieszkańców, mieszka dwa tysięcy. Osób ubiegających się o azyl. Znajduje się tam również centrum składania wniosków, pierwszy punkt kontaktowy, do którego musi się zgłosić osoba zabiegająca o status uchodźcy, która przyjeżdża do Holandii, podaje portal Nos. W budu mieszka również około 8 tysięcy osób. Zatrzymało się tam 1,5 tysięcy osób ubiegających się o azyl. Jak informuje portal, mieszkańcy i właściciele sklepów narzekają na uciążliwości i kradzieże w sklepach.